No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Dying Lighta na moim kanale, serii przypominajkowej, bo jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, przypominam, że już kiedyś ogrywałem Dying Lighta. Możecie sobie też wygooglać, jak wyglądała gra wtedy, jak wygląda gra teraz, porównać sobie i stwierdzić, która seria jest lepsza. No, ta pierwsza w 2015 roku, no niestety troszkę bardziej wulgarna, ale ta teraz jest w 100% family friendly content. Także zostawcie łapkę w górę i komentarz. Moi drodzy, nie powinniśmy mieć dobrego humoru, ponieważ w ostatnim odcinku, niestety, ale Rahim umarł, zamienił się w zombiaka i stety bądź niestety musieliśmy go zabić. Teraz tak. Masz coś dla nas? Wielkie dzięki. Najmniejsza rzecz się przyda. Pierwsza sprawa to, druga sprawa, zabieram wszystko to. Trzecia sprawa, umiejętności. Co my tu mamy? Kamuflaż. Sumie to jest w porządku. W sumie to jest w porządku. Nie będę marudził. Okej, idziemy, moi drodzy, niestety. Powiedzieć. Oj, tutaj? No dobra, to chyba jest padam. Brecken, jak dzieciak zginął? Ja musiałem go zabić. Było już za późno, przemienił się. Musiałem, przysięgam. Był też moim przyjacielem. Najlepszym, jakiego tu miałem. Ja wiem, wiem. Wkurzał mnie, jak się brał za nie swoje. Ale on był dla mnie jak rodzina. I znów ktoś z nas. I znów trup brata. Zaufałem mu. Powierzyłem mu te ładunki, Boże. Może gdybym go tam nie zostawił, może wtedy wciąż by żył. O nie. Nie, Jade. Stój! Jade, niech to szlak! Weź, dajmy jej czas. Musi to strawić. Co jest? Leć na dół! Nie damy go tam. No to się dzieje. No to się dzieje, moi drodzy. Ja pierdzielę. Nie dasz sobie rady z nami wszystkimi. Skłapię ci dupsko. Wow! Oni mają broń! To jak ja mam ich bez broni? Jak ja mam, kurde, bez broni walczyć? Czekaj, bo idzie do mnie. Idą tu, czy nie idą? Nie idą. Ty, on żyje. Chodź tu. Wow! Dlaczego wirale też mnie atakują? Co jest? Halo! Pierdziele! Dobra. To trzeba naprawić. To w ogóle trzeba wypierdzielić, bo ten młotek... Albo dobra. To też trzeba naprawić.
Dobra, to spadamy stąd. To w ogóle, co to jest? Jakiś shit, kurde, który... Dobra. A jakbym to jeszcze ulepszenia już jeden na jeden, dobra. Ty chamie, ty... O! Zjaraj się! Zjaraj się! Tam jeszcze są. No jak zacznie strzelać, to będzie dupa, no. Już strzela. Dobra! Amunicja do karabinu. Reload! Niech sobie tam walczą z nim. Co jest? Dobra. Skubany ty. Gin! Dobra. Fajnie. Dobra. Jeszcze ktoś? Viral za mną. Okej. Okay. Chevy, pozbieraj wszystko to, co tutaj jest. Znajdź Zira. Zaraz będę szukał. Dobra, teraz tak. Chciałbym wszystko wziąć. Chciałbym wszystko wziąć po prostu. Jezu, tu nasz. Na jaką pozycję w ogóle obrał? Nie wejdziesz tu. Tutaj coś tego. To mogę... Nie, no nie będę go tam wyszukiwał. W środku nikogo nie ma. Porwali Zira i odjechali. No to fantastycznie. No to muszę w takim wypadku, kurde, szukać Zira. No dobra, znajdź Zira, ale... Szlak! Brecken, porwali Zira. Jego ciężarówka płonie. Cholera! Ja się próbuję pokrywać z Raisem. Nie powinniście byli łazić do tej szkoły. Część naszych widziała grupę bandytów w drodze do garnizonu Raisa. To pewnie tam zabrali Zira. Idź do nich, znajdź doktora i przyprowadź z powrotem żywego. Słyszałeś? No, jak najbardziej. Ty, ten Malik żyje, czy nie żyje? Żył. Dobra, trudno. Czyli już, powiedzmy, tutaj nie działa ta bezpieczna strefa. Uratuj Zira. I znowu muszę to robić w nocy, tak? Czekajcie, jak daleko w ogóle to jest? Tutaj. Będę potrzebował dużo chyba broni, co? Zaraz zobaczymy. Siła. Fala uderzeniowa. B4 mysz. Powietrze wymaga broni oburęcznej. Tu. Możesz jeszcze więcej obrażeń. No oczywiście, że więcej obrażeń to dla mnie pikuś. Dobra. Idę sprawdzić. Jeżeli nie dam rady, to najwyżej postaram się zrobić jakieś poboczne zadania.
Chyba się udało. Uciec? Czekajcie, dobra. Idę tu. Idę się przespać, żeby był dzień. Bo w nocy tutaj to jest dramat, nie? Dobra. Próbujemy. No jak się nie uda, no to trudno. Dobra. The fuck. No nie. Dobra. Pośpiesz się, Crane. Musimy go mieć z powrotem. Tak, dobry wybór. Spieprzaj, zanim spuszczę ci poważny spierdol. Fajnie by było, jakby ten gość... No dobra, może jest pobity i nie może. Może jest pobity i nie może. Tylko mnie bardziej skurwia. Fuck. Już nie żyje? Nie żyje. Dobra, głowy nie ma. Wyproszę cię, skurwielo. Zginął? Dobra, teraz zginął. Ja pierdzielę. Uspokój się już, wszystko dobrze. Dziękuję. Niektórzy ludzie są gorsi od gryzoni. Są, wiem. Wiem, ale... No już wszystko okej. Tutaj jest jeszcze gościu. Dobra, zobaczmy tego Zira. No ale ja coś czuję, że ja długo nie pobawię się tam. Mam nadzieję, że zmierzasz do garnizonu Reisa. Oby tak było. Nie wiem, co to jest. Co to jest za miejsce? To wieża Fortu Jefferson. I będziecie mnie tytułować komandorem Jeffem. Ja tu ustalam zasady, czy to jasne? Nie Brecken, nie Rais. To Jeffowo. Albo Jefflandia. Jeffowa wola, albo nowy Jeff. Słuchaj, Jeff. Komandorze, była jakaś awaria. W całym mieście nie ma gazu. A to... tak. To byłem ja. Ty odłączyłeś gaz? Aby dokończyć instalację muru apokalipsy w forcie Jefferson, musiałem tymczasowo odciąć dopływ gazu cywilom. Ale już skończyłem, więc możesz go przywrócić. To chyba twój obowiązek. No właśnie. Nie da rady. Jestem niezastąpiony. Muszę tu zostać. Będziemy musieli wysłać kogoś mało znaczącego. Komandorze, zgłaszam się na ochotnika. Dobry z was żołnierz, kimkolwiek jesteście. Żal będzie was stracić. Musicie odkręcić wszystkie zawory sterujące przepływem, jak również główną śluzę rozrządczą. Potem zameldujecie się u mnie, a ja przywrócę ciśnienie. I nie dajcie się zabić. Gdzieś ty do Będziecie mieli okazję być świadkami wzniesienia muru apokalipsy. Na co ty, kurde, jeszcze czekasz? No już idę! Ja pierdzie... No już, Boże, jak mnie... Wow. Jak oni mnie poganiają z tym Zirem. No nie zginie przecież. To tak samo jak Tolga i Fatin. Kurde, napierdzielają do mnie, żeby... No fantastycznie, ja mam może się dostać tam. Zginął?
Tak. No ewidentnie, ja mam iść tam, do Rajsa. Breken, garnizon jest zamknięty. Drzwi są zabarykadowane, nie dostanę się tam. Szukaj innego wejścia. Sprawdź z tyłu, tylko głupio nie ryzykuj. No głupio nie ryzykuj. Twoje cię poćwiartują, jak tylko będą mieć okazję. Człowieku, przecież ja idę do garnizonu Rajsa, no to jak? Pierdziele, przecież to jest ryzyko samo w sobie. Tędy nie przejdę. No, i gość ewidentnie z bronią. Dobra. Idziemy z drugiej strony. No i coś czuję, że tu będzie normalnie... A, tu zginął na tym, dobra. Okej. Okay. E, tu jest jakieś rozwalone coś. To tak może być? Dobra, tutaj. Nie. Też nie. Ej, ja pamiętam, że jakoś tutaj dziwną drogą wchodziłem. Jakoś, kurde, balkonami? A tu? Tu też nie. Kurde. Poszukaj ty... Spadaj na drzewo! Muszę znowu, kurde, użyć apteczki. Nie zacząłem walczyć, a już dwie apteczki zużyłem. No masz! Dobra, mam. Hop. Dobra, znalazłem wejście. Nie było łatwo, ale nic. Wchodzę. Miej oczy otwarte i powodzenia. No przecież oni mnie tu zabiją. Moi drodzy, przecież oni mnie tutaj zabiją. Jak ja w ogóle nie jestem przygotowany do tego. Mam 5 naboi. Jest jeszcze na dole gdzieś jakiś ziomek, ale... Dobra. Jest amunicja. Tutaj gdzieś jeszcze był ten ziomek. Tu jest ten ziomek, dobra. Kolejna amunicja. Właśnie, od razu przeszukajmy ich. Kurczę, czemu ja ich nie przeszukałem? Karabin policyjny, bierz, Chevy. Czemu ty takich rzeczy nie bierzesz?
No dobra, no powiem wam, że troszkę może spanikowałem, ale teraz tak. Siła ognia 272, 292. Dobra, ten karabin jest lepszy od tego. I teraz tak, czy ja mogę to jakoś? Nie mogę. Celność, dobra. Okej. To trzeba robić powoli, moi drodzy. To nie ma żadnego miejsca na żeli papon. Tu też nic nie ma, dobra. Tu był gdzieś gościu, nie? O właśnie, karabin wojskowy, to... Toporki do rzucania. Jeszcze gdzieś tu jednego ziomka zabiłem. Dlaczego mi się pokazują, kurde, że oni tu są? Są w... Nie, nie wchodzę tam. Tu też nie. Dostań się na... dostań się na dach. No głąb to głąb. Czyli muszę tamtędy wejść. Na spokojnie. Tutaj troszkę nabojów zebrałem, więc nie jest źle. No. O właśnie. Dobra. Teraz tak. Idziemy tędy tu. Tu. Nie, tak się nie da, dobra. To przejdźmy dalej. Zobaczymy, czy tu mamy... Nie, no zaraz, tutaj to ja... Przecież stąd... Okej... Tutaj? Nie. Dobra, czyli ewidentnie tam. Tu nie, tędy nie przejdę na bank. Kurde, tutaj? A! Nie! Dobra, wiem, moi drodzy, jak trzeba iść. Ale to będzie wymagało troszkę skakania. O, no tak, ale nie takiego. Powiem wam, że niby łatwiej jest myszką i klawiaturą skakać, ale w niektórych momentach... Nie, szefie, po prostu ty jesteś słaby. Dobra, okej. Okay. Może też i tak być. O. Tak. I teraz tu. Wow. Co to się stało? A, wiem. Czekajcie, bo 53 życia w tym przypadku to jest za mało. Dziwnie by było, jakbym umarł teraz, nie? Mam nadzieję, że Viral tutaj nie wejdzie. To by było co najmniej niesymetryczne. Dobra, sierp ogrodowy, tasak z czubkiem. Bierzemy takie rzeczy, no kurde. Czemu nie? Ej, nie idzie źle, ale może dlatego, że to jest na razie nadal tryb fabularny. I myślę, że nie będę go zmieniał. Brak miejsca w ekwipunku. To go zaraz zrobimy. Nie będziemy go robić z tego względu. Czekaj, 292. To tak, ten karabin wojskowy. A, nie mogę. Dobra, muszę go sprzedać, na to wychodzi. 51. O, tutaj sierp ogrodniczy jaki.
Dobra, tak, saperka. 91, 94. Fajne! 89, 96. O, ale OP, ty! 92. To te moje... te moje to ja mogę sobie porozwalać. Młotek rzeźbiarski. Cyk. Siekiera złotej rączki i tutaj zrobimy tasek szczupkiem. Najbardziej OP. I jeszcze, czy ja to mogę dać ulepszyć? F6. No, nie mogę. Dobra. Dobra. Tam było wejście, wiem. Ale ja jeszcze oczywiście... No właśnie, tego szukam. Tego szukam. Chemikalia, fajki, to wszystko można sprzedać. Tu mamy jakieś coś. Posążek zombie. Jakieś badziewie. Czekaj, tak. Sprawdziłem, zamknięte, w porzo. Jeszcze tutaj zobaczę, bo tutaj coś było chyba. Tu nie, nie było nic. No i tutaj raczej też już wszystko sprawdził. A dupa Jasiu karuzela. Dobra, to... O! Otwieranie zamków średnie, dobra. Szukamy. Goddammit. Dobra, mamy to, moi drodzy. Otwieramy skrzynunię, zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Wzmocniony łom jakiś, proszę bardzo. No i okej. Teraz możemy iść robić główne zadanie. Czekajcie, tędy. A, jeszcze tu. Wytrych. No i fantastycznie. Zaraz. Nadal nie... To nie tu? Znajdź wejście do budynku. No nie, no na bank to jest tutaj. Nie? To jestem ślepy? Tu też nie. Stąd przyszedłem, nie? Drzwi wyłamane. A, dzień dobry. Po prostu to omijałem jak głąb. Wejdź do środka, dobra. Ludzie Raisa porwali Zira, splądrowali jego laboratorium i zabrali cały sprzęt. Mam tylko nadzieję, że nie znaleźli wyników badań. A ja mam... Nie powiem gdzie, czy znaleźli te badania. Najważniejsze, żeby on żył. Tu Crane. Bardzo by mi się przydało wsparcie GRE. Ma pan zatem pecha, agencie Crane. Z tej strony Ministerstwo Obrony. Że co? Co jest grane? Co się stało z GRE? Globalnego resortu epidemiologicznego w tym wszystkim zmalała. Teraz my podejmujemy decyzję i wyznaczyliśmy Haran jako cel pierwszej kategorii. Chwila, moment. Nie możecie po prostu zbombardować tego miejsca. Wciąż żyją tu setki niewinnych ludzi, może nawet tysiące. To bez znaczenia. Robimy to, by ocalić miliardy ludzi. Wierzymy, że to rozumiesz. Okej, rozumiem, ale posłuchajcie. Jest tu naukowiec, nazywa się Zir i on pracuje nad lekarstwem. Jest bliski sukcesu. Widziałem dane, jeśli zniszczycie miasto... Zrozumiano. Szanse na to, że jeden naukowiec pracujący w zniszczonym mieście odkrył coś przydatnego są marne, ale... Damy ci 48 godzin. Ja pierdzielę, mam 48 godzin, czajcie to? Czajcie to, że mam 48 godzin na to, żeby wyjść stąd? Ja pierdzielę.
Dobra, no przeszukajmy to wszystko, no nie pędźmy tak. To jest piękno Dying Lighta, prawda? Zapasy domowe. Dawaj, bierz te zapasy domowe. Kawa, chemikalia i inne pierdoły. Muszę w końcu kupić, kurczę, ten, amunicję. Coś tak jakoś tu... No nie powiem, żeby tu było dużo osób. I tak mi trochę śmierdzi, to powiem wam szczerze, taką pułapką, wiecie? I nie jestem... Kohol. Dobra, kohol może być. Tam coś jest, ale ja tego nie mogę nawet otworzyć. Czyli ja muszę tutaj iść. Cholera, zepsute. Muszę to rozsunąć. No, oczywiście. Jak żeby inaczej. Czy ja muszę zrobić to, o czym... Myślę. Dobra. Nie! Udało się. Powiem wam, cieszy mnie to naprawdę niezmiernie, że Dying Light po tylu latach gdzieś tam potrafią być bugi. I potrafią być, bo podczas tej serii jesteście świadkami takich rzeczy. Mianowicie przy uderzeniu potwora tego z dużym gdzieś tam młotem przelatuje przez po prostu tekstury. Właśnie dzieje się coś takiego, że powinienem normalnie zginąć, a ja nie ginę. Dodatkowo gdzieś, mimo że... Mimo że komputer na spokojnie nawet się nie męczy, to bywają, były na razie dwa razy, ale no były, takie spadki dziwne FPS-ów, no ale dobra, nie będę się czepiał szczegółów, no to są pierdoły w sumie. Dla mnie to jest nieistotne. Znaczy, mam nadzieję, że dla was też, nie? Chociaż znam osoby, które... Które by powiedziały, że nie, tak nie może być. Tak nie może być. Padł. Teraz padł. Nie? No, gin! Ja pierdzielę, ile można mu w głowę walić? Zginął. Brak miejsca w ekwipunku. Ale dostał! Dobra. Ale nie, teraz na serio. Młotek Kowalski. 69. Fajna pozycja, ale nie. 67, nie. Zwykły młotek. 51. Daj ty spokój. 70 może być.
Dobra, te 80 w sumie też wywalę. Te dwa młotki wezmę. Zbierzmy to. W ogóle mam w tamtym kierunku iść. Dlaczego ja tutaj lasak szczupkiem 95? Proszę, jaki ładny. Aha, dupa, nie mogę tam iść. Chyba, że... No nie, no bo tędy muszę iść. Dobra, mimo wszystko. Czyli dobrze jest. Niesamowite, jak zawzięcie ci goście walczyli. Na jednego starego pierdziela. No, ale on niby pracował nad lekiem na wirusa, nie? To dlatego Tahir go chciał? Diabli wiedzą. Moim zdaniem Tahirowi zależy głównie na forsie. Kurde, myślałem, że to gdzieś tutaj oni są, ale tutaj ściany są po prostu takie, wiecie, cieniutkie, więc nie wiadomo, kurczę, gdzie są ci przeciwnicy. Na minimapie w sumie ich nie pokazuje, a nagle się może okazać, że jednak są. Dobra. Kabel, pakiet apteczek, fantastycznie, nie wiem ile nawet mi to dało tych apteczek. Pakiet to pakiet, po co się... Tam coś mamy, dobra, tutaj. Wojskowy nóż do rzucania. 20 tych shurikenów mamy. Ty, jeszcze jedno. Latarka UFO. Po co mi, po kiego mi flara? Flara. Ja bym chciał ten toporek do rzucania. Nie. Wojskowy nóż. 137, a tu? 184, dobra. Jolo. Jest mi potrzebne to. Tutaj ile jest pierdół? Jezu, Jezu. Dzień dobry. Dobra. Jeszcze tu coś mamy. Dobra, zbliżamy się chyba. No, bo jeżeli gra daje ci tyle możliwości pozbierania rzeczy, to musi być niedawno ogarnięte i dojście takie do bossa. Niedawno ogarnięte. Co może być niedawno ogarnięte? Ty głąbie, co to? Dobra, chyba trzeba sobie resztkę mózgu dotlenić. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Pamiętajcie, zawsze można te odcinki porównać do odcinków, które były w 2015 roku przeze mnie wrzucane. Wystarczy sobie wygooglować i sprawdzić. Od razu uprzedzam, że tam jest dużo wulgaryzmów. To był mój początek, bardzo się stresowałem i nie byłem tak naprawdę... Nie miałem tej możliwości spokojnego mówienia, nawet nie do kamery, tylko po prostu podczas let's playa. Dlatego wychodziło po prostu to, że się bardziej denerwowałem, co za tym idzie, bardziej przeklinałem i czystego let's playa tam tak naprawdę może było mało, bo przytłamiało według mnie słownictwo ten let's play. No ale może wam się spodoba akurat, może będziecie bekę z tego cisnąć. Jak najbardziej ważne, żebyście wtedy łapkę w górę zostawili. Moi drodzy, przypominam, dwa odcinki dziennie, 9:15. Jeżeli by się to zmieniło, bo nie wiem tak naprawdę, ja na razie mówię, na razie jest 11 grudnia 2021 roku z mojej perspektywy, więc jeżeli wy, znaczy 12, Boże, co ja gadam, 12 grudnia, przepraszam, bo mamy niedzielę. No, jeżeli by się to zmieniło, to zakładka społeczność będzie informacja o tym, że na przykład jeden odcinek będzie dziennie, czy może nawet 3 odcinki dziennie, jeżeli będzie tych odcinków za dużo. Z mojej strony to wszystko. Pozdro. Szeweral. Hej, hej.